sesję wiosenną Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w roku 2014 poświęciliśmy muzyce ludowej w opracowaniu na chór. Tym razem gościło nas Europejskie Centrum Kultury Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Śpiewająca młodzież z całej Polski miała okazję już tradycyjnie pracować zarówno na próbach kwartetowych, jak i na próbach sekcyjnych z naszymi dyrygentami, asystentami, a także na próbach tutti. W trakcie sesji Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego odbywało się seminarium dla dyrygentów. Specjalnie dla nich przygotowane zostały warsztaty psychologiczne prowadzone przez panią Joannę Zbierską-Misiek na temat sztuki prezentacji publicznej. Dyrygentem gościnnym tej sesji był pan Jacek Sykulski, który skomponował dla nas dwa piękne utwory Stoi lud na prośnie oraz Czerwone jabłuszko. Lekcje solowe tym razem prowadzili nauczyciele śpiewu, soliści z Wielkiej Brytanii. Młodzież miała okazję uzupełniać swoją wiedzę na teoretycznym wykładzie prowadzonym przez panią profesor dr habilitowaną Jolantę Szybalską-Matczak, ale także podczas warsztatów tanecznych dotyczących polskich tańców narodowych prowadzonych przez solistów Zespołu Śląsk. Dodatkowymi atrakcjami był wieczór prezentacji, podczas którego młodzież mogła zaprezentować swoje talenty w bardzo różnych, nietypowych dziedzinach. Jeden z wieczorów poświęciliśmy integracji. Wtedy każdy mógł wykazać się aktywnością sportową. Przygotowany repertuar chór zaprezentował w trzech różnych miejscach. Na Uniwersytecie w Ostrawie, w pięknej sali koncertowej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w sali koncertowej Centrum Kultury Katowice. Bardzo cenne dla nas jest także to, że lokalne środowiska chóralne zarówno w Rzeszowie, jak i w Katowicach przyjęły nas bardzo otwarcie i ciepło. Już za chwilę sesja letnia Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego 2014. Odbędzie się ona we Wrocławiu, zakończy pięknym, wielkim i cudownym koncertem podczas Międzynarodowego Festiwalu Wrocławia Cantans. Razem z Chórem Filharmonii i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej wykonamy m.in. dwa dzieła Karola Szymanowskiego Stabat Mater i Trzecią Symfonię. Podczas tej sesji odbędzie się również seminarium dla dyrygentów.